słuchajcie, myślicie, że Olsztyn może być nudny? Nie ma opcji. Gdzie jedziemy? Do Olsztyna. No dobra, dotarliśmy już do naszego pięknego hotelu, który znajduje się praktycznie w samym centrum Olsztyna. To jest ten jeden z dni w roku, gdzie niestety zjedliśmy kebaba. No ale nie mieliśmy rzadko wyboru. Rzadko się zdarza. Nic nie było otwarte tutaj w tym Olsztynie. Czy mieliśmy do wyboru? Albo KFC, które moim zdaniem jest gorsze i mniej zdrowe niż kebab, albo kebab. Tutaj jest pycha kebab w centrum Olsztyna. Ja nie lubię kebabów, ale był dobry. I powiem wam szczerze, bardzo dobry. I bardzo wielki, taki gigant jak piwo. I generalnie... Say what? Tortilla mini jest wielkości dużego kebaba w Warszawie. A teraz wracamy sobie do hotelu. No, my już jesteśmy po śniadanku. Ja już swoje zjadłem. Tutaj zrobiliśmy sobie wałóweczki na drogę. A ten sernik jest zajebisty. Zapewne mało z was wie, że Olsztyn to jest jedno z miast, w którym spędził swoje życie Mikołaj Kopernik. Dlatego my właśnie idziemy zobaczyć różne obiekty związane z Mikołajem Kopernikiem tutaj w centrum Olsztyna. Oprócz tego zwiedzimy sobie Nowy Ratusz, Targ Rybny, Bramę Górną Wysoką, którą widzieliśmy już przed chwilą w filmie, Ławeczkę Kopernika, Zamek Kapituły Warmiński. 2 hours later. Park centralny, tartak, dom Madelsona. A no i nie można się zapomnieć o bazylice świętego Jakuba Starszego. Ciekawe to jest ten most. Tak, jesteśmy właśnie na tym mostku. Zaczynamy od tego mostka. A tam jest zwiedzanie. Właśnie do nadmorza, Boże, nad jezioro, przepraszam. Siemanko, idziemy sobie właśnie nad jeziorka olsztyńskie. Tak. Olsztyn, pogoda w końcu zaczęła dopisywać. Olsztyn ma kilka jezior, idziemy nad jedno z nich. Po drodze zwiedzimy jeszcze raz sobie staróweczkę. Tym razem w słońcu, bo ostatnio no, pogoda trochę nam nie dopisuje na tym wyjeździe. A na 18 mamy seans zamówiony w planetarium. Tak, idziemy na seans 2018 rok. Jakaś nowość. Idziemy. Fajne w tym jeziorku jest, że dookoła jest taką fajną ścieżką zrobioną. Zrobiona taka fajna ścieżka, że można sobie, nie wiem, na rowerku, nawet może na rolkach pojeździć dookoła tego jeziorka. I wokół tego jeziorka jest las, tak no, bardzo super ładnie sprawa. Wygląda. Żeby tak sobie odpocząć czy coś, to... Tam za nami jest most, do którego właśnie zmierzamy. A potem przejdziemy się chyba tym jeziorkiem długim w tamtą stronę, czyli w stronę bardziej głównego Olsztyna. I zastanowimy się, czy pojedziemy może w drugie jezioro. Jak ono się nazywa? Kortowo, tak? Kortowo. Tam są podobno jakieś imprezy, jakieś uwydalnia i te sprawy. Idziemy teraz sobie drugą stroną jeziorka. Wracamy do Olsztyna z powrotem. Wracamy do Olsztyna, trzeba coś zjeść i powoli kierować się na seans do planetarium, a potem na mecz. Tak, dokładnie.
dniu dosyć wielkich wrażeń. Dochodzimy do prawie ostatniej atrakcji dzisiaj, czyli planetarium. Dobra, kupiliśmy właśnie sobie już bilety na seans i pierwszą pamiątkę z Olsztyna. Wypróbuj. Czy działa? No, czy umiesz obsługiwać? Tam kiedyś się kręciło. Fajnie? No, jesteśmy już po planetarium. Bardzo fajny ten seans. Które wprowadziło prawdopodobnie mnie i Paulinkę do takich czasów w gimnazjum, podstawówki, gdzie jeździło się z klasą takiego planetarium. Było jak wyglądałem po prostu gwiazdy w danym roku, w 2018. Ale też było nawiązanie do 45-lecia planetarium. Jak do wyglądało. Odzyskania niepodległości przez Polskę. Jak wyglądały planety? 100 lat. Jak wyglądały planety 100 lat temu? W 2018 roku. W 1918 roku. W 2018 roku. I jak wyglądały planety podczas gdy żył go. Mikołaj Kopernik. Właśnie zakończyliśmy już pobyt w naszym hotelu i zmierzamy do auta i kierujemy się. Opłacone, jedziemy jeszcze troszkę na ryneczek z Olsztyna. Następnie zobaczymy, czy skoczymy może na kolejną część Mazur. Może tak, może nie. Rągowo, Giżycko jeszcze przed nami, tak? Z racji tego, że nie znaleźliśmy żadnej restauracji rybnej w Olsztynie, a jesteśmy w okolicy Mazur, ja muszę po prostu zjeść rybkę. Postanowiliśmy, że skoczymy sobie do pięknego Mrągowa, który był przyjechaliśmy sobie specjalnie tutaj, kilkadziesiąt kilometrów koło nas. Więc zobaczymy sobie jeszcze Mrągowo, zjemy coś, ja na pewno rybkę. Wchodzimy sobie nad jeziorem i wracamy. I powoli będziemy się kierować do samochodu i wracamy do Warszawy już. Niestety, jak zwykle szybko mija. Olsztyn i Mrągowo mniej więcej zwiedzone. Oczywiście no Olsztyn, zobaczyliśmy. Olsztyn troszkę bardziej niż Mrągowo. Ale fajnie tu było przejechać nawet na chwilę, zobaczyć jak to miasteczko wygląda. I przy okazji machnąć te Giżycko i Mikołaki. Ale to zobaczycie w kolejnych vlogach. A jeżeli byliśmy docelowo w Olsztynie, jak według ciebie Olsztyn? Podobał mi się Olsztyn, bo ma takie właśnie jeziorka fajne, fajny klimacik, fajną starówkę. Może streszczając, to cena? Na 10? Tak. 7 na 10. 7 na 10? Tak. Powiem szczerze, też mogę się zgodzić na 7 na 10, więc dzisiaj nie robimy średniej. Mamy średnia to 7. Średnia to 7, bez żadnych takich wyliczanych średni, tylko i dla mnie jest na 7, dla Pauli też jest na 7. Więc jak chcecie zobaczyć Olsztyn, według nas jest na 7, więc jest bardzo spoko. Zapraszamy. Pa!